Na pewno się już domyślacie, co to jest. Podnośnik samochodowy. Przy pomocy tego podnośnika będziecie w stanie podnieść samochód o wiele wyżej niż tradycyjnym podnośnikiem. O, minus, sporo waży. 43 kg, także trzeba mieć siłę. No ale jak ktoś nie ma siły, no to niech się nie bierze za dłubanie przy samochodach. Trzeba tylko uważać, żeby sąsiadowi samochodu nie obić. Dobra, to tutaj tak. Pierwszą zaletę już widzieliście. Jest kompaktowy i na pewno znajdziecie na niego miejsce. A nawet jak tego miejsca macie mało, no to dwa haki i można go powiesić na ścianie. Druga zaleta. Jego udźwig to 3 tony, czyli jest chyba w stanie podnieść każdą osobówkę. No a kolejne zalety zaraz zobaczycie. Jeździ z dużą lekkością. Zobaczcie na jego wysokość. Jest w stanie wjechać nawet pod niski sportowy samochód. Dodatkowo te platformy, które podkładamy pod progi, są regulowane, czyli jesteśmy w stanie go dopasować szerokością do samochodu. I teraz zobaczycie, co potrafi. No i wreszcie pierwszy minus. Ten podnośnik nie ma własnego silnika. Możemy go podnieść przy pomocy klucza grzechotki. No ale jak ktoś jest leniwy, to polecam wiertarkę, ale pamiętajcie, musi być powyżej 1000 watów. No to co? Jedziemy w górę. Gotowi? No to jedziemy. Jednak wiertarka jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Fakt. Ręcznie trwałoby to wieczność. No i co, fajnie? No fajnie. Zwykłym lewarkiem nigdy nie zrobi się takiej sztuczki. No i zobaczcie teraz, chyba nikt mi nie powie, że tutaj jest mało miejsca i że do czegoś nie mam dostępu. Po prostu komfort pracy. No tak. Ale ja mam naprawiać samochód z przodu, a podniosłem go z tyłu. Czyli teraz co? Opuszczam podnośnik, przesuwam go i podnoszę jeszcze raz. Nic z tych rzeczy. Teraz najfajniejsze. I uwaga. Patrzcie, jaka siła. Ach. Normalnie strongman. Zaraz sąsiedzi zadzwonią na ochronę, że przyszedł pudzian i przestawia im auta na parkingu. I proszę, i teraz idę do przodu. I zobaczcie, z przodu nie tyle miejsca, co z tyłu, ale wystarczająco, żeby dojść praktycznie do wszystkich elementów. Przód jest niżej niż tył, ale to nie koniec możliwości tego podnośnika, jeżeli chodzi o wysokość. Ważna rzecz, pamiętajcie, że już podczas pracy przy samochodzie musicie dodatkowo podeprzeć auto kobyłkami. Zanim westchniecie z zachwytu, spójrzcie na cenę. Dla mnie mega gadżet. Tylko wiecie co, ta cena. No ale przecież w takim garażu nie jesteście sami. Wystarczy, że znajdziecie chociaż jeszcze jednego pasjonata motoryzacji, a cena takiego podnośnika robi się już o połowę niższa. A jak się cały blok złoży, to wyjdzie po stówce.